Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział drugi. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział trzeci już, przepraszam. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Jedno, co zauważamy. Das eine, was wir bemerken. Zaraz na początku. Gleich am Anfang. To te uczynki nie są tu wymienione. Das ist dies, dass diese Werke hier eigentlich gar nicht benannt werden. I drugie, co się znów rzuca w oczy. Und hier fällt mir wiederum ins Auge. To w wierszu drugim. Das in Vers 2. Że nie znalazłem uczynków Twoich doskonałych czy zupełnych przed Bogiem. Dass er diese Werke halt für nicht vollkommen befunden hat vor seinem Gott. Gdybym to tak jednym słowem ujął, wenn ich das so mit einem Wort umschreiben sollte, to z tego wynika i kształtuje się nowa perfidia, dann springt oder entspringt daraus und bildet sich eine neue Entartung. Chytrość i podstęp szatański, die List Satans, który wkłada tym mężom w reformacji, die diesen Männern der Reformation etwas einflüstert oder einsetzt, taką zdolność jakoby, czy oparcie może, so etwas wie ein sich stützen auf etwas, że oni się zatrzymują na pojedynczych prawdach Bożych, dass sie eben halt machen bei einzelnen bestimmten Wahrheiten des Wortes Gottes, a nie ujmują całą prawdę chrześcijańską, czyli cały ten fundament, dass sie nicht die ganze christliche Wahrheit, also das ganze Fundament erkannten. Dam taki prosty przykład. Ich gebe ein einfaches Beispiel. W jednym z kościołów zachodnich jest Maria Matką Bożą. In einigen der Versammlungen im Westen ist Maria die Mutter Gottes. Wschodnich nie jest Matką Bożą. Im Osten ist sie nicht die Mutter Gottes. Dla jednych kościołów jest sakrament przemiany tego chleba w ciało Chrystusa, dla drugich nie. In manchen Versammlungen wird oder Kirchen wird das Brot als etwas sich verwandelndes gesehen und in manchen nicht. Czyli ta chytrość szatańska wyłania się, uwidacznia się w tym, że ci mężowie w konkretnych tylko prawdach stoją właściwie. So dass die List Satans sich also darin zeigt, dass diese Menschen nur in bestimmten Dingen ganz fest standen. A ta cała chrześcijańska prawda, co w wierszu drugim jest pokazane, co tutaj jest to napomnienie, nie znalazłem zupełnych uczynków Twoich, czyli nie jako całość przed Bogiem. Und dass halt eben das angeprangert wird, dass diese Werke dann nicht für vollkommen befunden wurden. Dlatego też w wierszu drugim, deshalb auch in Vers 2, jest takie poważne napomnienie, finden wir eine solche ernste Ermahnung, że masz być tą osobą czuwającą,
dass sie die eine Person, eine wachsame Person sein sollten. Czuwającą. Czyli jakbyśmy sobie to przypomnieli, co było do Tiatyry powiedziane, gdy jest mowa o tej gwiazdzie, porannej. So, dass wenn wir uns daran erinnern, wie wir von dem Morgenstern gehört haben, że tylko ci ją ujrzą, którzy czuwają w nocy tego moralnego zła, dass nur diejenigen sie sehen, die in dieser moralischen Dunkelheit auch wachen, zanim nastanie dzień, bevor der Tag anbricht. Tak mamy tu w wierszu drugim, żeby ta cecha czuwania, czyli inaczej mówiąc, tego nieprzerwanej społeczności i trwaniu w tej poznaniu Słowa Bożego i przestrzeganiu była u nich widoczna i oparta na mocy. So dass wir also dieses Wachen und mit anderen Worten dieses Bleiben in der Gemeinschaft und im Wort, dass dieses bei ihnen sichtbar sein sollte. Bo w Tiatyrze te uczynki wyraźnie zostały wymienione. Denn bei Thyatira sind diese Werke mit Namen benannt worden. I one się stały tym podłożem, że Bóg to przyjął. Und sie wurden zu der Grundlage dessen, dass Gott es annahm. I każdy, który w tych uczynkach trwa w Tiatyrze, und jeder, der in diesen to Werken, trwa do końca, der in diesen Werken bei Thyatira bleibt, wird auch bis ans Ende będzie miał bleiben. Będzie miał dział w tej zapłacie, w tej, co on dostanie tą gwiazdę poranną. Dass derjenige dann auch teilhaben wird an diesem Lohn, indem er diesen Morgenstern empfangen wird. Więc tu jest poważne napomnienie dla tych, by byli czujni, so dass es eine ernste Ermahnung für diejenigen ist, dass sie halt wachsam sein sollen. A następna myśl jest jeszcze zwrócona do, w służbę skierowana. Und der weitere Gedanke ist, dass der weitere Gedanke richtet sich noch auf den Bo jest napisane, że utwierdzaj innych, którzy umrzeć mają. Denn da heißt, dass auch diejenigen, die noch in dem Tode nahe sind, dass auch sie noch gestärkt werden sollten. Czyli widzimy, że w jakim by złym stanie się nie znajdowało chrześcijaństwo, so dass wir sehen, unabhängig davon, in welch einem bösen Zustand die Christenheit sich befindet, to jeszcze Bóg będzie miał takich, dass Gott trotzdem solche haben wird, którzy wytrwają w tej czujności, die in dieser Tätigkeit ausharren werden, i będą w stanie, czy zdolni napominać tych, którzy są w tym bardzo złym stanie, którzy umrzeć mają. Dass sie fähig sein werden, noch solche zu ermahnen, die in diesem bösen Zustand sind, die also dem Tode nahe sind. A to są osoby, które coś wzięli, bo tu pisze, żeś coś wziął. Und das sind, słyszał. Das sind Personen, die also etwas empfangen haben, denn hier steht ja, dass sie etwas empfingen. Ode mnie coś wziął i słyszał. Wie du von mir empfangen und gehört hast. I to właśnie masz zachowywać i czynić pokutę. Und genau das sollst du bewahren und Buße tun. Nie w sensie tych, co człowiek mówił w złej nauce i w tego, co się działo w tej Tiatyrze, co ta nauka przedkładała, lecz coś wziął i słyszał ode mnie. To zatrzymaj i pokutuj. Also nicht eine Buße in dem Sinne wie bei Thyatira, dass sie das Böse ablegen, dass sie über das Böse Buße tun sollten, sondern dass sie diese Dinge bewahren und achten sollten, dass sie bewahren diese Dinge, die sie empfingen und gehört haben.